magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W Wielkopolsce jeździmy łącznie po 28 tysiącach kilometrów dróg. Mniej więcej 1/10 z nich to drogi wojewódzkie, na których prowadzonych jest wiele inwestycji. Większość z nich jest możliwa dzięki unijnemu wsparciu z WRPO, które w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ostatnich latach przebudowano już ponad 130 kilometrów dróg wojewódzkich. Kolejne 21 kilometrów świeżego asfaltu pojawiło się niedawno dzięki rozbudowie dróg wojewódzkich na odcinkach Huta Szklana, Przesieki oraz Wyżysk, Osiek nad Notecią. Pan Jerzy, podobnie jak inni mieszkańcy Kuźnicy Żelichowskiej, na przebudowę drogi wojewódzkiej 123 czekał od lat. Często jeżdżę do córki do Austrii, która tam już mieszka 8 lat. I moim zdaniem bogaci Austriacy by sobie nie pozwolili na coś takiego. No pełen wypas. Ma on znaczenie strategiczne także dla innych miast i wsi w regionie. Choćby dla Drezdenka, Wielenia czy Krzyża Wielkopolskiego. O czym przypomina burmistrz tego miasta, Rafał Sroka. Ta droga jest osią gminy. Ona jest takim naszym kręgosłupem. Nie szło z tego kręgosłupa właściwie korzystać, dlatego że on pomimo poddawania bardziej lub mniej zaawansowanym operacjom plastycznym, to ona nigdy nie była przywrócona do właściwej jakości. Kompleksowy remont był więc niezbędny. Prawdopodobnie nie udałoby się go zrealizować, gdyby nie unijne wsparcie. Dofinansowanie z WRPO na te inwestycje przekroczyło 64 miliony złotych. Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Rafał Sroka zwraca uwagę, że nowa trasa, choć ma niespełna 18 kilometrów, jest kluczowa dla rozwoju miasta i gminy. Także ze względu na zakłady i firmy, które działają w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Przy tej linii na początku jej duży zakład produkcyjny, zakład Thule, istotny zakład dla naszego terenu, do którego mnóstwo ciężkiego transportu dojeżdża i tu nam się udrażnia ten teren, otwiera nam się świat, okno na świat. Tym bardziej, że nowa trasa łączy się z drogą krajową nr 22 w miejscowości Przesieki. Dzięki niej szybciej na miejsce wypadku czy pożaru dojadą też strażacy z Kuźnicy Żelichowskiej. Przed przebudową ich ciężki sprzęt z trudem mijał się z innymi pojazdami na tej drodze. W ramach inwestycji wybudowano 11 obiektów inżynieryjnych i ponad 100 zjazdów na posesję. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński zwraca uwagę, że samo położenie nowego asfaltu to sprawa najprostsza i najbardziej efektowna. Wcześniej trzeba zadbać choćby o wzmocnienie gruntu, bo nowa droga musi wytrzymać jak najdłużej. Trzeba przebudować infrastrukturę podziemną, tak żeby ona nam w przyszłości nie przeszkadzała. Trzeba zapewnić właśnie wspomniane odwodnienie drogi, a same wykonanie tej nawierzchni bitumicznej to już tak naprawdę sama śmietanka. Trasa ma być oddana do dyspozycji mieszkańców jeszcze w tym roku. Roboty budowlane udało się zakończyć 10 miesięcy przed terminem. Teraz zielone światło musi dać tylko wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Droga wojewódzka 123 rzeczywiście robi wrażenie, ale wrażenie robi również przyroda. Bo to tutaj, w tym regionie Wielkopolski, możemy spotkać na przykład rysie, rybołowy, orły bieliki czy nawet żubry. Ale natura i także poprawiający się stan infrastruktury to nie jedyne miejsce, do którego zabieram Państwa w magazynie Zmieniamy Wielkopolskę. Już teraz zaglądamy nad rzekę Noteć, a konkretnie do wsi Osiek nad Notecią. Niewielka wieś Osiek leży na skraju Doliny Noteci, na południe od Wyżyska. Do miasta prowadzi w zasadzie jedna, teraz już zupełnie nowa droga, której rozbudowa na tym odcinku dobiegła końca. Cieszy się z tego pan Mirosław, kierowca z Wyżyska. Jest dużo lepiej jak było oczywiście. A jak było? No nie wesoło, że tak powiem. Dziury takie tam, wie pan. I szersza jest przede wszystkim, nie? Pierwsze roboty bitumiczne i brukarskie rozpoczęły się w połowie kwietnia 2019 roku. Unijne dofinansowanie przekroczyło ponad 20 milionów złotych. W ramach inwestycji powstały nowe skrzyżowania, zjazdy, zatoki postojowe i autobusowe, a także ścieżki rowerowe i chodniki.
Wybudowano też kanalizację deszczową. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu, takie jak bariery energochłonne czy balustrady. Jak jeździ się nową trasą, zapytaliśmy kierowców, panów Adama i Janusza. Jak na takiej trasie wydaje mi się, że jest wszystko. Wygodna. Dziur nie ma. Można jechać. Kosztowało to roboty, ale jest ładna droga. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński zwraca uwagę, że to już kolejna rozbudowa drogi wojewódzkiej 242 w gminie Wyżysk. Parę lat temu robiliśmy inwestycje w samym Wyżysku, a teraz pomiędzy Wyżyskiem i Osiekiem. Co prawda krótszy odcinek, jeśli chodzi o wartość, około 28 milionów, więc też mniejsza ta wartość tego zadania. Natomiast czas realizacji taki sam. Dwa lata również nam to, czy wykonawcy zajęło. W planie transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku, nad którym obecnie trwają prace, planuje się ująć rozbudowę drogi na odcinku Wyżysk, droga krajowa nr 10, o długości ponad 2,5 km. Wartość szacunkowa tego zadania to ponad 10 milionów złotych. Więcej na temat inwestycji współfinansowanych z środków unijnych przeczytacie Państwo w magazynie Nasz Region, którego najnowszy numer jest już dostępny na naszej stronie internetowej i portalach lokalnych. Tematem przewodnim jest wsparcie unijne dla seniorów. Więcej informacji także na naszej stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl i w kolejnym odcinku magazynu Zmieniamy Wielkopolskę. Opowiemy w nim m.in. o unijnym wsparciu dla osób bezrobotnych.